Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie taki relaksacyjny. Ja wiem, że jest teraz weekend Black Friday i wszyscy czekacie właśnie na dobry wybór tutaj cudowności z dyskantem, tutaj z wielkim rabatem. Ja zrobiłam kilka odcinków, mam nadzieję, że je obejrzałyście. I mam nadzieję, że jeszcze zrobię takie odcinki bardziej ku prezentom właśnie, co kupić, ale dzisiejszy odcinek będzie właśnie bardziej relaksujący, związany bardziej z perfumami, więc zapraszam Was do zostania. Powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek chciałam zrobić trochę inny i w sumie w związku z tym, że jestem bardzo zajęta i czasem brakuje mi właśnie pomysłu nawet, co by tu dla Was nagrać. Jak macie jakieś takie interesujące propozycje, to napiszcie mi w komentarzach. No a ja akurat nagrywam ten odcinek w Black Friday Weekend, nie weekend, a week, i oczywiście będę pracować, no ale na ratunek przyszła tutaj Anetka z jej kanału Aneta Kloczko i widziałam, że zrobiła tak perfumeryjny. Ja bardzo lubię robić te tagi perfumeryjne, przez to poznajemy bliżej osobę, jest ona bliższa naszemu sercu i jest to tak kilka słów o mnie, oczywiście o perfumach. Bardzo dziękuję za nominowanie i słuchajcie, jest 14 pytań. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeżeli lubicie takie odcinki, to koniecznie przetrwajcie ze mną do końca. Myślę, że każdy z nas lubi poznać daną osobę, którą lubi oglądać. Ja zawsze oglądam właśnie do końca. No ale przystąpmy. I jeszcze tu chciałam też nadmienić, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam Was serdecznie. Jeżeli macie subskrypcję, to prędzej dostajecie powiadomienia, słuchajcie, o tym, że jest odcinek już gotowy na kanale. No ale zaczynamy. Pierwsze pytanie jest, ile zapachów aktualnie liczy Twoja kolekcja? Słuchajcie, ja chciałabym zrobić taki odcinek na temat, ile właśnie zapachów jest w mojej kolekcji, ale ja mam tak, powiem Wam, nie mam jednego miejsca, gdzie mam te perfumy schowane i generalnie nie wiem, a czasem jest tak, że wydaję, więc w sumie nie umiem klarownie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że na pewno mam przynajmniej z 50 butelek, jeśli liczyć też takie mniejsze pojemności. No to tak myślę, że z 50. Nie mam, słuchajcie, takiej wielkiej kolekcji jak niektóre tutaj właśnie vlogerki i osoby, które prowadzą te kanały o perfumach. Może dlatego, że też dużo wydaję. Czasem po prostu te perfumy wącham tylko w perfumerii i fizycznie ich nie mam. Może tak, ale no myślę, że 50, ale zrobię taki odcinek, bo to jest fajne. Pokażę tą kolekcję, jak w końcu tworzę tą moją szafę i jedną i drugą i z toaletki sumuję wszystkie te perfumy. Drugie pytanie to jest ulubiona kategoria zapachów oraz nuty zapachowe. Słuchajcie, ja zrobiłam taki tak. Tak, on jest już opublikowany, z moimi top 4 cytrusowymi zapachami. Ja powiem z ręką na sercu, ja uwielbiam zapachy cytrusowe, świeże, niezależnie od pory roku, czy jest właśnie zima, czy lato, czy wiosna, one zawsze mnie mobilizują. One są bardzo odświeżające, więc dają mi takiego kopa energetycznego i oczywiście przygotowują na cały dzień. Ja lubię je mieszać z czymś ostrzejszym, takim waniliowym, może zrobię taki odcinek właśnie o waniliowych zapachach i lubię też pudrowe, Wy o tym wiecie, jest odcinek specjalny właśnie o moich kochanych meteorytach. Może, bo jestem Black Friday, kupię te nowe i w końcu porównam z tymi nowymi, no zobaczę. Ale generalnie lubię nuty cytrusowe, trochę wanilii, a nie za dużo, i generalnie pudrowe nuty są moje ulubione. Cytrusowe niezależnie od pory roku, natomiast nuty te pudrowe wydaje mi się, że bardziej kieruję się właśnie takim późnym latem, takim babim latem, też tutaj jesienią i zimą. Trzecie pytanie jest, jakie były Twoje pierwsze perfumy, do których sięgasz pamięcią?
To jest ciekawe. Powiem Wam, że trochę się nie przygotowywałam do tego. Robię to tak ad hoc, ten odcinek, bo są chyba fajniejsze odpowiedzi, jak się nie przygotowujecie. A już wiem, ja pamiętam, słuchajcie, taki zapach był Indian Summer, kto pamięta, chyba Priscilla Presley. Boże, jakie piękne. Ja pamiętam, że one były w Rossmanie chyba, tak, to był Rossmann. I polowałam właśnie, żeby było w jakiejś promocji, bo one były dość drogie. Oczywiście to nie były perfumy stricte. To była chyba woda taka toaletowa, taki właśnie w takim podłużnym flakonie było do ciała, nie pamiętam, może pamiętacie, to mi przypomnijcie. Pamiętam też być może, moja mama używała w tym pięknym granatowym flakonie, pamiętam, słuchajcie, były takie dezodoranty, jak znajdę gdzieś tutaj taki screenshot, to Wam wstawię tutaj w rogu. To były takie dezodoranty, że była taka buźka okrągła każdej takiej seksownej pani. A i kilka dezodorantów, Boże, one dzisiaj widziałam, Impuls, o właśnie, to chyba był Impuls, ale taki niemiecki Impuls, nie ten polski teraz, co jest. Super, pamiętam, że te zapachy sięgam tak pamięcią, no i Indian Summer i Pret Porter, to były takie moje ulubione zapachy. Myślę, że nawet teraz, ciekawe, czy można dostać Indian Summer. Powiem Wam, że chyba kiedyś szukałam tutaj na Amazonie UK i nie widziałam. Powiedzcie mi koniecznie, bo naprawdę chętnie bym jeszcze raz przetestowała ten zapach i zobaczyła, czy rzeczywiście jest tak, jak ja nadal lubię. Czwarte pytanie. Zapach, który bardzo Cię rozczarował. Ja Wam powiem tak. Był taki zapach. Rozczarował mnie zapach Armaniego, ta wersja My Way. Ja nie lubię jej. Ja powiem Wam, mam ten zapach, który gdzieś tam umieściłam w recenzji filmiku taka perfumy drugiej szansy i ja powiem Wam, umieściłam te perfumy i ja je nadal nie lubię. Nie, to nie są perfumy, które do mnie trafiają. Ja nie lubię pewnych perfum, które na przykład zbierają tutaj wielki splendor i poklaski. No nie wszystkie mi przypadają, ale to było takie rozczarowanie i słuchajcie, nie do końca podoba mi się zapach. Teraz się zastanawiam, tak szybko patrzę sobie też tutaj, który mnie rozczarował. Chyba nie do końca ta Carolina Herrera. A, ten czarny właśnie, nie do końca mi pasowała. Ja wydałam mamie bodaj, natomiast później dokupiłam tą wersję Good Girl właśnie w tej takiej brokatowej i no już inaczej ją odbieram. Ona jest niby te same nuty, ale wydaje mi się, że coś tam jest do końca nie tak jak w tej pierwszej wersji, tej granatowej szpilce. No i Very Good Girl mi się już podoba, ale też trochę taka byłam rozczarowana. Nie do końca mi się podobało, ale generalnie tak jak Wam powiem, że ja nie mogę powiedzieć, że jestem często rozczarowana perfumami, dlatego że wącham je perfumerii i wtedy podejmuję decyzję. Następne pytanie, piąte. Perfumy, które możesz polecić w ciemno. Perfumy, które mogę polecić w ciemno, to Wy wiecie, że one są ciągle w moich top tutaj odcinkach i na pewno to jest Premier Gucci, Boże, przepiękny, Flora Gucci, uwielbiam w ogóle perfumy Gucci, wydaje mi się, że niektóre, które są wycofane, one mi nie leżały, więc nie będę za nimi płakać, natomiast bardzo je lubię. Które mogę polecić w ciemno? Oczywiście mogę polecić Wam Coco Mademoiselle w ciemno. Mogę Wam polecić tutaj na pewno YSL Baby Doll in Love Again. Ja uważam, że są fantastycznymi. Też tutaj Gravity vs. Tom Forda. No jest dużo. Ja naprawdę uważam, że są bardzo udane perfumy. I jeżeli jesteście zwolenniczkami właśnie takich, a nie innych nut zapachowych, to chętnie to Wam w ciemno bym je poleciła. Myślę, że też na pewno Miss Dior Blooming Book Wet, bo to jest na mojej liście zawsze, takiej top liście. Także tak szybko bym powiedziała, że na pewno w ciemno bym Wam poleciła. Pytanie szóste. Ulubione perfumy dla płci przeciwnej. Definitywnie Tom Ford Grey Vetiver. To jest unisex. Uwielbiam. Świetny zapach. Bardzo lubię też La Homme z YSL, przepiękny zapach, w ogóle wszystkie te takie sportowe też nuty, bardzo lubię Savage też tu z Diora, no i Blue z Chanel, to takie są moje kultowe zapachy dla mężczyzn. Siódme pytanie, perfumy, które zbierają najwięcej komplementów.
O Boże. No to mnie zastrzeliście. Ja Wam powiem, że z tymi komplementami to też zależy od osoby, która nosi, jak na niej to wszystko pachnie, bo ja znam takie zapachy, co na mnie pachną fatalnie, na kimś zwróciłam uwagę. Najwięcej komplementów. Ja na pewno jak brą zgodę, co mam, to wszyscy mówią, że rozpoznają mnie, że idę z Estee Lauder. Wydaje mi się, że też Victor and Rolf, właśnie to jest taki zapach, mogłabym polecić też ciemno, który jest przecudny i najwięcej zbieram też komplementów. No i wydaje mi się, że jak miałam właśnie Gucci Premier i Baby Dolla, to też osoby zwracały większą uwagę, ale generalnie tych zapachów jest bardzo, bardzo dużo, bo mówię, zależy mi jak nosimy, kiedy nosimy i no to pH skóry odgrywa też bardzo ważną rolę. Ósme pytanie. Ulubiony zapach w aktualnej Twojej kolekcji? Ulubiony zapach aktualnie w mojej kolekcji, słuchajcie, no jest ich trochę dużo, ale bardzo mi przypadł do gustu. Słuchajcie, teraz bardzo lubię takie też pudrowe, piżmowe, z białego piżma Amber Mask, tutaj z Erin kolekcji, uwielbiam. I bardzo mi się podoba też ta kolekcja butikowa Chanel, którą Wam prezentowałam. Teraz mi uciekł ta nazwa, ale to się nazywa Riviera, nie Riviera. Taki bardzo waniliowy zapach. Uciekł mi, ale na pewno napiszę pod spodem. Tak szukam właśnie tutaj w pamięci tej nazwy, ale on jest bardzo ciekawy, pudrowy i taki waniliowy. Nie Riviera. Właśnie zapominacie, gdzieś tam Wam kiełkuje ta twoja w głowie, ale nie wiecie. Więc ja sobie tu wyszukałam, więc to jest Chanel Paris Venice. Przepiękny, polecam, naprawdę. No ale wracając tutaj do pytań. Ulubione perfumy wszechczasów? To jest pytanie dziewiąte. Na pewno Victor and Rolf, ja nie mogę się od niego jakby odłączyć, on jest zawsze, ta edycja Bloom Bondi stała w mojej kolekcji i jak tylko jest właśnie taki Christmas time, czy teraz Black Friday, to ja patrzę na jakby oferty, to na pewno to jest dla mnie perfum wszechczasów i uważam niezależnie jak do niego mamy podejście, to jest taki zapach Love and Hate, że on jest przepiękny i to jest taki mój zapach wszechczasów i oczywiście następnym zapachem wszechczasów na pewno jest Gucci Premier, na pewno. Ja kocham ten zapach, oszczędzam go bardzo i dla mnie te dwa zapachy, to mi się wydaje, że Jimmy Choo też jest takim zapachem, słuchajcie, żebym bez niego nie mogła żyć tak samo. To taki dla mnie specyficzny, bardzo przepiękny. Powiem Wam, że ciągnie mnie właśnie do Baccarat 540. Kto nie oglądał tego odcinka, to serdecznie zapraszam. Porównuję do Zary Red Temptation, ale ciekawy to jest zapach, bardzo ciekawy. Ja jeszcze przyjrzę się dokładnie temu kultowemu zapachowi. Wydaje mi się, że to też jest taki wszechczasów zapach. Natomiast dla mnie na pewno Victor and Rolf i Flower Bomb, definitywnie Premier Gucci. Dziesiątka, perfumy, których fenomenu nie rozumiesz. A no to jest tak bardzo dużo, słuchajcie, takich perfum. Tak na szybko nie rozumiem Angela, nie rozumiem tych ochów, achów, wszystkich zwolenniczek Angela. Dla mnie ten zapach jest fatalny, w każdej odsłonie nie mogę przez niego przejść. Tak samo Humanity, pamiętam, miałam klientkę, która tylko ją używała i pachniała tym zapachem fatalny, fatalny. Ja się dusiłam i nie mogłam się odnaleźć w jej jakby osobowości i w ogóle wśród osób, które używają tych perfum, ale ja rozumiem, są gusta i guściki. Dla mnie zapach może nie istnieć, nie lubię go strasznie, nie lubię, naprawdę nie lubię. Uwielbiam Alien, ale nie lubię Angela pod żadnym pozorem, nie rozumiem fenomenu tego zapachu.
11. Czy dobierasz perfumy do pory roku, pory dni stroju? Tak, ale generalnie tak jak powiedziałam, że ja uwielbiam zapachy cytrusowe, ja je modyfikuję na swój sposób, mieszam z innymi, ale tak, dobieram w zależności perfum do pory roku, tak jak teraz na przykład Amber Musk jest na piedestale, Bronze Goddess jest takim trochę kokosowym też, więc gdzieś tam się przemyka, ale generalnie ten Chanel Venice, o którym Wam wspomniałam, i mam takie troszeczkę cięższe zapachy, jeśli można powiedzieć, no mniej cięższe. 12. Perfumy, które posiadają najładniejszy flakon. Najładniejszy flakon, słuchajcie, to ja sobie przyniosłam, bardzo lubię ten flakon tutaj, J'adore. On jest naprawdę kwintesencją takiej kobiecości i właśnie ta butelka przypomina tą piękną figurę kobiecą, ale też lubię takie dziecinne, czyli tutaj Moschino, zapach Toy, przepiękny, przepiękny misiu. No i bardzo lubię tą złotą odsłonę Premier Gucci. Ja wiem, tu gadam o niej non stop, ale to jest dla mnie zapach przecudny i mówię, oszczędzam go, mam na tą butelkę gdzieś tutaj, ale są bardzo piękne butelki w ogóle perfum. Ja pokazałam w tym jednym odcinku takie nietypowe właśnie i pewnie są jeszcze dużo, których nie wspomniałam tutaj, takich perfum, butelek właśnie, które no mają super te flakony, naprawdę takie precyzyjne. I 13. Opisz swoje wymarzone autorskie perfumy. Za bardzo nie rozumiem tego pytania. Autorskie w sensie, ja bym je stworzyła dla Was, dla siebie i lansowała? Jeśli tak, na pewno by były cytrusowe, bądź myślę, żebym fajnie stworzyła z taką nutką pudrową. Gdzieś tam na pewno był irys, heliotrop. Słuchajcie, uwielbiam białe piżmo też. Coś z taką właśnie nutką. Gdzieś tam też cytrusowe nuty bym wpięła. Podobają mi się na przykład Ariany Grande te niektóre perfumy, no one są całkiem, ale na pewno było białe piżmo, na pewno heliotrop, na pewno jakieś wodne takie nuty by były, słoneczne, solarne, takie właśnie energetyzujące, ale lubię też czarną porzeczkę, zawsze mam tutaj takiego wigoru, czasem taki różowy pieprz też by był fajny, no takie właśnie nuty, jakieś takie trochę z jednej strony rzeźkie, a z drugiej gdzieś tam te kwiaty, ta nuta taka kwiatowa, pudrowa, wykończona tym białym piżmem, lubię też Grey Vetiver, więc tutaj vetiverem być może coś takiego myślę, ciekawe czy by była ładna taka mieszanka. No i ostatnie pytanie, 14. Perfumy, które aktualnie są na Twojej wishliście. Słuchajcie, ja nie mam takiej wishlist na razie. Może dlatego, że jest taka pora teraz roku, taki czas, myślimy o świętach i niby o prezentach, ale ja naprawdę nie zauważyłam niczego takiego fajnego, co bym chciała. Na pewno na mojej liście jest ten róż, Baccarat róż 540. Ja myślę, że ja w końcu kupię mniejszą pojemność i sobie zacznę na sobie poużywać. Też bym bardzo chciała body oil, on jest przepiękny, cudowny, taki słodki, fajny. Muszę też przyjrzeć się, nie miałam trochę czasu, przyznam się szczerze, że Jo Malone, ta nowa kolekcja. Wąchałam ten ostatni limitowany zapach. On znowu imituje taki świąteczny klimat. Teraz mi umknęła nazwa, ale bardzo mi się podobał. I myślę, że mogę się nim zainteresować. Ja Wam podam dokładnie nazwę, jak tylko mi tu przyjdzie, jak przypomnę sobie i Wam podam pod tutaj tym odcinkiem. Ale generalnie nie mam takiej. Cały czas myślę jeszcze, co nowego wypuścili tutaj, co może powinnam kupić. Generalnie bardzo mi się podoba też z Erin, ale nie jest on na mojej wishliście. I Cut Jasmine, bardzo nietypowy zapach, słuchajcie, może go Wam przedstawię. Myślę też nad Montalem, żeby zobaczyć. Jest kilka zapachów, ale to nie jest tak, że ja na razie tą wishlistę mam i na pewno coś kupię. Czasem po prostu u mnie jest tak, że spontanicznie kupuję, bo powącham albo przymierzę się do czegoś i bardzo, bardzo chcę.
No i słuchajcie, to myślę, że na tyle. Ten odcinek jest taki długi, ja starałam się bardzo zwięźle odpowiedzieć na te pytanie. Świetnie się właśnie bawię przy takich pytaniach. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Ciekawe, jak na niektóre pytania Wy byście odpowiedziały. No, takie są moje tu odczucia. Tak jak powiedziałam, napiszę te perfumy, o których tu wspomniałam, pod odcinkiem, zwłaszcza te Jo Malone, bo muszę się z Wami podzielić, bo one są bardzo interesujące. Tu jest ze mną ciastek, już widzicie, dzisiaj go właśnie nabyłam na święta. No i zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, do komentowania, do uaktywnienia się, słuchajcie, i do lajków, i zapraszam serdecznie wkrótce do nowego odcinka. Pa, pa!